Siema, siema, tutaj Rychu, witam was w kolejnym, 12 już odcinku z mojej serii Piraci na moim kanale. Jak pamiętacie, ostatnio zmieniłem trochę front i zacząłem też atakować Francuzów z prostego powodu. To będzie szybka walka. Z prostego powodu po prostu wbiłem już u nich maksymalny poziom reputacji i po prostu oni nie są w stanie już niczego mi zaoferować. Dlatego postanowiłem zmienić trochę front. No, oczywiście, jak widzicie, Hiszpanów będę tutaj nadal zwalczał, ale dzięki temu, że walczę też z Francuzami, będę mógł wbijać sobie reputację u Anglików. Tu, jak widzieliście, żałosny łup, tylko 200 sztuk złota i bardzo niewielu ludzi już mogę zrekrutować. A wschód od portu Kartagena. Tutaj no oczywiście musimy zrekrutować sobie jednak tych ludzi jak najwięcej. Jeśli chcemy jakoś rozsądnie myśleć właśnie o ataku na Francuzów, ale co z tego wyjdzie, to jeszcze nie wiem, bo jak widzicie, zrabowaliśmy już bardzo, bardzo dużo złota. Mamy całkiem pokaźnych rozmiarów też flotę okrętów, dzięki czemu mogę jeszcze mnóstwo towarów też przewozić ze sobą. Chciałbym je też sprzedawać w miarę tutaj po jakichś sensownych cenach. Ale jak widzicie, coraz tutaj trudniej jest. Jeszcze szkutnika odwiedzę. Naprawimy się oczywiście. Wszystkie statki, bo mamy dzięki właśnie tutaj najwyższej możliwej randze u Holendrów, mamy już możliwość właśnie naprawiania się. Tutaj jak widzimy, dziennik kapitański, bardzo uszczęśliwiamy Anglików w tej chwili. W tej chwili właśnie tu będę płynął na Port Royal. Myślę, że tutaj jednak złupię te miasteczka francuskie, bo one tutaj, te dwa szczególnie, mają złoto. Potem zrabuję Santo Domingo i myślę, że na tym zakończymy i nasz odcinek, i ten rajd. No bo tak jak mówię, nie jestem po prostu w stanie na tą chwilę zebrać większych jakichś sił, ponieważ już bardzo długo pływam tutaj po morzach i oceanach. Jeszcze tylko jedną rzecz sobie sprawdzę. Tu status. Aha, nadal cieszę się dobrym zdrowiem. Super. Moja załoga jest wprawdzie zadowolona, więc ja oczywiście spróbuję jeszcze tutaj coś ugrać na tym stanie załogi. Bo jeszcze nie są jakoś bardzo wkurzeni. Więc ja oczywiście będę korzystał z tego faktu tutaj do maksimum. Szczególnie, że mamy 203 tysiące, czyli jeżeli dostanę 10% z tego, to dostanę 20 300 sztuk złota. To nie jest jakaś bardzo satysfakcjonująca suma. Chociaż no, mam już 10 tysięcy na koncie odłożone. Więc no, zakładając, że jeszcze osiągnę dodatkowe jakieś tutaj profity. Oczywiście najpierw odwiedzimy gubernatora. No świetnie, świetnie. Super, dostaliśmy awans na pułkownika, jakąś tam... O, piękna. No fajna jest, jakby tak tylko ten różowy kolor nie był taki wszechobecny, że tak powiem. No dobra, spróbujemy zatańczyć, może coś uzyskam fajnego.
No jak widzicie tutaj na tym balu poszło mi o wiele lepiej niż na niektórych. Myślę, że ona da nam jakiś tutaj fajny bonus. Świetnie. To jest też taka tutaj jedna z misji, że tak powiem, pobocznych, które możemy sobie wykonywać. Polega ona mianowicie na tym, że są po prostu na Karaibach też tacy ludzie, których no możemy po prostu złapać, pojmać, bo na przykład są to zdrajcy albo ktoś taki. Za takich ludzi możemy dostać nagrodę. O! Właśnie się ukrywa się on w Hawanie. Subcio, bo akurat tam będziemy płynąć tak mniej więcej. O, jak widzicie, moja załoga już jest powoli podenerwowana. Dlatego ja będę starał się tutaj zgromadzić jednak tak dosyć sporo tego złota, zrabować jak najwięcej i zakończyć tą wyprawę. Oczywiście ja tutaj postaram się to zrobić w takim momencie, że gdy rozpocznę tą wyprawę, tą moją grę po kolejnym pół roku, co my tu mamy? Siły inwazyjne, to mi się nie podoba. Oczywiście zatopimy go. Bo nie podoba mi się, że tutaj ktoś próbuje zmieniać mapę polityczną Karaibów, nie tak jak ja bym sobie tego życzył. No właśnie, mi nie tyle chodziło na tym, żeby go zająć, co żeby go zatopić po prostu. Bo on teraz zatonie, a ja sobie przynajmniej pozbieram tutaj ludzi do załogi. Trochę to przypomina to zbieranie przez Davy'ego Jonesa. Gdzie mają albo wybór, albo przyłączyć się do mojej załogi, albo po prostu zginąć. Taki no nie za bardzo wybór, bo są de facto siłą wcielani. Ciekawe, czy w sumie tacy żołnierze w jakiś sposób obniżają też moje morale. No, chciałbym to wiedzieć. Bo w sumie byłoby to ciekawe, gdyby właśnie tacy siłą wcieleni żołnierze też mieli... Znaczy, gdyby to, w jaki sposób ja ich do siebie biorę, miało też wpływ na ich morale. To byłoby ciekawe na pewno. Jak widzicie, ja już powoli zacznę wyprzedawać te moje okręty. O, to jest właśnie uniwersalny klucz, o którym wam wspominałem w jednym z odcinków. Handlujemy z kupcem, o proszę, towary luksusowe mogę mu drogo sprzedać. I oczywiście uzyskać z tego sporo złota. Zobaczmy, czy mogę mu sprzedać któryś ze statków. Naprawimy i sprzedamy. Oczywiście, no ja właśnie na czymś takim też będę zarabiał. Kurczę, tak wydaje mi się, że chyba straciłem teraz trochę tego złota. Miałem chyba 203 tysiące. Ale też nie jestem pewien. Kurczę, no. Coś tak mi się wydaje. Teraz nie jestem do końca pewien. No a teraz już myślę, moja załoga tutaj będzie mocno wkurzona po tak długim okresie na morzu. Dobrze, że jeszcze mam żywność. Bo gdy żywność się kończy, wtedy ich zadowolenie drastycznie spada. Dzieje się to bardzo, bardzo szybko. Oczywiście wpadniemy do tawerny, zgarniemy jakichś chłopaków. Dobra, lepsza luneta. Ja wprawdzie takich bajerów nie używam, no ale... Jak już...
Rzeczywiście. Aha, bo przecież ja kupuję przedmioty u tego całego podróżnika. Dobra. No, to teraz ja już wiem, o co tutaj kaman. Jak widzicie, nadal mam zdecydowanie jeszcze za dużo tych statków. Aha, tu Santo Domingo już jest zajęta przeze mnie, no to fajnie. Skarb. A, skarb jest koło Kartageny, tu jest koło Campasze. No dobra. To popatrzmy, gdzie bym mógł popłynąć. Tu mamy San Juan. A nie, ja spróbuję zrabować to Petit coś tam. Kurczę, no. Normalnie ta metoda właśnie na ostrzelanie przeciwnika jest bardzo skuteczna. Tylko nie wiem... O, właśnie, zaczęli do mnie strzelać. No, nareszcie. Oczywiście, że ja chcę zrabować to miasto. Tylko zmienimy miejsce. Tu niech się bitwa rozpocznie. To jak widzicie, będzie kolejna bitwa w lesie. Tutaj moi bakanierzy nie za bardzo się nadadzą. Więc ja to spróbuję zrobić takim szerokim frontem tutaj. A tych strzelców sobie zostawię w razie czego tutaj z tyłu. Niech oni pilnują po prostu. W razie gdyby przeciwnik wyszedł nagle z lasu. A ja bym był w jakiejś tutaj ciężkiej sytuacji. Właśnie sobie zostawię tutaj strzelców, niech oni wtedy załatwią sytuację. Dobra, tu co my tu mamy? Konnica. Nie, ja tak tego nie chcę zrobić, ja to wolę zrobić tak. Dlaczego tak chcę to zrobić? Zaraz zobaczycie. Bo ta konnica po prostu, jeżeli wjedzie mi w ten las, to oni stracą wszystkie punkty ruchu swoje. I dzięki temu... O, oni nie są tacy głupi, jak ja myślałem. Jak widzicie, ja stosuję głównie tą opcję ataku z flanki właśnie. I ta opcja mi się tu jednakowoż najbardziej opłaca. Jest po prostu najefektywniejsza. Właśnie dostałem SMS-a od siostry, która... też zagląda czasami na mój kanał. Szczególnie, że... no, jej po prostu subskrypcja się wyświetla, kiedy ja wrzucam coś nowego. I wtedy... I właśnie tutaj poleciła mi, żebym... właśnie wrzucił gameplaya nowego. Zaraz zobaczę, co ona dokładnie mi tam proponuje. Jasne, że nauczymy tutaj tego drania manier. No dobra. Wow, wow, wow. Kurczę, zapatrzyłem się na SMS-a.
Wow, już chwileczkę i już to tutaj opanowuje sytuację. Raz jej tam odpiszę. Się tym zajmę, co ona dokładnie wymyśliła. No dobrze, tutaj ludzie chcą się znowu do nas kolejni przyłączyć. Niech nam opowie o tej Hawanie, zobaczymy. No tutaj sytuacja się na szczęście nie zmieniła. Na nieszczęście jest tam nadal bardzo dużo żołnierzy. Oczywiście pohandlujemy z biednym kupcem. To jest dziwne, że ja jakby nie patrzeć zrabowałem to miasto, a kupiec nadal ma złoto, więc... no jest to dla mnie trochę dziwne po prostu. Skąd ma to złoto teraz, nie? Ale jak widzicie tutaj... zrobimy z niego totalnego biedaka. O! Tak, ja w tej chwili mogę... posprzedawać moje okręty. Także zostanie mi tylko właśnie tutaj ta wielka fregata. Moi żołnierze... O, jeszcze mamy francuskiego rajdera. Oczywiście go zatopimy. Dlaczego? Bo tak. Bo chcę, żeby Francuzi mnie znielubili. Dobra. Ale ja jestem nieprofesjonalny, że tak tutaj sprawdzam SMS-y w trakcie nagrywania dla was. Ja wiem, okropny ze mnie amator. I pewnie teraz straciłem całą rzeszę widzów. Ale jak widzimy, dobrze nam tutaj idzie. Nadal ta walka. Oczywiście zatapiamy. Jedno działo sobie weźmiemy, bo nam je urwali. No i tu mamy hiszpańskiego rajdera. Ja go oczywiście z chęcią zaatakuję, a nawet go zatopię, co więcej. Troszkę musimy zwinąć te żagle. No i teraz możemy je rozwinąć i płyniemy. Ci rajderzy nie są już tacy okazali jak kiedyś. Ja mam nadzieję, że jeszcze zrabuję pewien okręt angielski, który chyba wam pokazywałem w pierwszym albo drugim odcinku. Nie jestem do końca pewien. O, tak go ciachniemy. No i proszę, i on już tutaj jest nasz. Ten rajder, myślę, już długo nie będzie rajdował. Szkoda tylko, że ci żołnierze nie chcą się do nas przyłączać, tak jak na początku, pamiętacie? Na początku oni się fajnie do nas przyłączali. Znowu mamy sporą przewagę. Ponad dwa razy więcej jednostek mamy, ale... takie rozmieszczenie troszkę z dupy, jak widzicie. Te kamienie tak centralnie na środku rozstawione. Widzicie, im większa jest... dysproporcja, ale jeszcze jest możliwe zachowanie jakiejś proporcji, a nie tak jak czasami się zdarza, że 500 żołnierzy na 20, gdzie po prostu komputer widzi sens walki, to wtedy właśnie jak widzicie jest bardzo dużo tych jednostek, żeby po prostu nie dochodziło do takich sytuacji, gdzie ja na przykład mam 5 oddziałów po 100 jednostek, a NPC-ty mają, no nie wiem, jeden oddział po 20 jednostek, bo to i tak byłoby bez sensu taka walka. Kurczę, tutaj zepsułem to rozstawienie.
Mam nadzieję, że tutaj pokonam tych tubylców z łukami. Dobrze by było. No, jednak się udało. No to fajnie. Nie, tutaj nie. To jest jednak zły pomysł, że ja tutaj próbuję wejść. I tutaj trzeba jednak oskrzydlić. A jak oskrzydlić tych Francuzów? No to jest akurat dosyć prosta sprawa. Bo oni sami wleźli tutaj w moją pułapkę, jak widzicie. No niestety Francuzi do najlepszych widocznie strategów i taktyków nie należą. Chociaż patrząc na Napoleona, trudno się z tym zgodzić. Jakby nie patrzeć, Napoleon rozjechał całą Europę. Prawie. Trochę mu z Rosją nie wyszło. No dobra, tu mamy oficerów. Jak widzicie, tutaj ta salwa takiego ognia jest no mało skuteczna. Ponieważ nie dość, że ten przeciwnik jest ukryty właśnie w lesie, to dodatkowo jeszcze ma różnego typu właśnie bonusy za tą odległość, z jakiej my go bijemy. Tutaj zablokujemy piratami przejście. A tutaj dalszym oddziałem piratów jeszcze bardziej weźmiemy w kleszcze tamtych Francuzów i oni będą dzięki temu totalnie uwaleni. No fajnie, tutaj już jednostka uciekła, jak widzicie. No to niewiele tutaj im dało, bo no wprawdzie oni są chronieni przed moim ostrzałem w lesie, ale ja też jestem chroniony. Więc no tutaj niewiele sobie mogliśmy zrobić, szczególnie, że jak widzicie, ja ich teraz zaszedłem z czterech pól jednocześnie. Jeszcze do tego i mogę ich ostrzeliwać. No i są przez to w bardzo ciężkiej sytuacji. Ja teraz po prostu zobaczę, w którą stronę się odwrócą. I użyję takich jednostek, żeby móc ich właśnie, widzicie, nie dość, że z flanki, to jeszcze ze wzniesienia i wysokie morale. No to był po prostu miażdżący atak. Mało, mało, ale przynajmniej będzie bogaty holenderski mieszczanin. Niestety nikogo nie ma. Widzimy szkutnika, bo chcemy. No dobra, tutaj zajęliśmy Petit... Nie wiem jak przeczytać tą nazwę. Kogo bardzo tym uszczęśliwiłem? Aha, z plądrowaniem uszczęśliwiłem Anglików. I Holendrów, a obsadzeniem gubernatora uszczęśliwiłem tylko Holendrów. No to jest w sumie logiczne. Nowy okręt wojenny. No cóż, mieliście nowy okręt wojenny. Ja go w tej chwili właśnie sobie zatapiam. Jak widzicie, Francuzi mają dzisiaj zły dzień. Dzisiaj jest piątek 13. Tak, w sensie w rzeczywistości jest piątek 13. Więc no, jak widać, jest to pechowy dzień dla Francuzów. I ciach. No i polegli. My oczywiście rabujemy tutaj wszystko, co było na pokładzie. Płyniemy dalej. Co my tutaj mamy? Co to jest to hiszpańskie? Hiszpańskie siły inwazyjne. O nie, nie. My wam tak łatwo tutaj nie damy popłynąć. Oczywiście uszczęśliwie tym też Anglików, którzy są już chyba w stanie wojny ze wszystkimi. Akurat bardzo mi się nie podoba to, że są w stanie wojny chyba też z Holendrami. Ponieważ ja bym wolał, żeby jednak Anglicy mieli pokój z Holandią. Tutaj te beczułki, po których teraz będę płynął, słuchajcie. Słyszycie? Jak je się zbiera, to po prostu wpada po 50 zł. Szkoda, że w ten sposób dział nie mogę przejmować. To
też by mi się przydały, no ale jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Jak to mówi stare przysłowie. I teraz miażdżący, jak widzicie tutaj, atak dla ich załogi. Ja oczywiście postaram się jak najbardziej tą... No właśnie, w ten sposób tą załogę osłabić. Oczywiście statek zatapiamy. Jak widzicie, ja już jestem dosyć znany tutaj na tych Karaibach, już mam 71 punktów. Ciekawe, ile uda mi się wbić w tym sezonie. Tak swoją drogą, patrzyłem na to mniej więcej, jak nam tutaj się posuwa ta przygoda. Myślę, że ten sezon będzie miał około, bo ja wiem, 20-25 odcinków. I myślę, że na tym po prostu poprzestaniemy. Ja potem będę kontynuował sobie grę swobodną. Ale tak jak mówię, to już... No widzicie, ten ostrzał też sprawia... Kurczę, nie tak chciałem. Przynajmniej zgarniemy chłopaków na pokład. Jasne, opowiadaj. Kurczę, zapomniałem sobie kawy zrobić do tego odcinka. No to mnie martwi. Zajmiemy się tym statkiem. Spokojnie. On będzie mój. No kurczę, ale widzicie, jacy oporowi? Nie chcą walczyć. A cóż to tutaj płynie? Przewozi żołnierzy, tak? No jak myślicie... To oczywiście... Chyba wiecie, że on nie dowiezie tych żołnierzy, co ne? No to chyba nie wymaga tłumaczenia. Tu jak widzicie, tym razem w takiej cieśninie walczymy. Więc wróg będzie pewnie dążył do jakiejś konfrontacji na nieco bliższy dystans. No to mi się nie podoba. No właśnie. Ale jak widzicie, atak był miażdżący. Oczywiście zatapiamy go, bo po co nam? Bierzemy żywność. Co tu mamy? Siły inwazyjne pewnie. Dokładnie. Jak widzicie, Hiszpanie, mimo że są tak poobijani, to oni ciągle wysyłają te siły inwazyjne. No, hardkorowi goście. Tego z Hiszpanami. Wojna jest zawsze dosyć długa. W sumie to ja jeszcze nie wiem, jak ja wbiję potem reputację u nich. Ale na tą chwilę widzę, że chyba ten statek im tonie. No, ho ho ho. Tyle załogi rekrutowanej a la Davy Jones. Coś tutaj takie zagęszczenie statków się nam zrobiło. Czy oni już chociażby mnie nie lubią? Co? Oj. Mi się nie podoba. Anglia nie jest już w stanie wojny z Hiszpanią. To mi się nie podoba. Bo ja nie chcę de facto Holendrów atakować. Kurczę. ...180 przeciwko 120. Dobra, myślę, że to będzie krótka bitwa i zarazem koniec tego odcinka. Tutaj rozpoczniemy bitwę i tu ją też zakończymy, myślę. Kurczę, no nie ukrywam, nie pociesza mnie perspektywa, że... Nic, no tutaj
Tak jak mówię, no nie pociesza mnie ta perspektywa, że jednak ta Anglia nie ma już wojny z Francją, a tylko z tą Holandią, w której ja wbijam tą reputację, mam już tą narzeczoną. Cholera, no ja tak, nie tak to sobie wyobrażałem, wiecie? Ja sobie po prostu wyobrażałem, że Anglia i Francja będą się tłuc tak długo, aż ja nabiję sobie reputację u nich. I że wtedy wbiję jakąś właśnie tą sensowną reputację, będę mógł cokolwiek tutaj osiągnąć i ugrać u nich, ale jak widzicie, ten plan mi trochę spalił na panewce, ale dobra, spróbujemy go jeszcze wykonać. Ja bym oczywiście nie był sobą, gdybym takiego planu nie próbował wykonać. Wprawdzie trzeba będzie wprowadzić drobne modyfikacje, ale spokojnie, my ten plan wykonamy. Jak się uparłem, żeby wbić wszystkie reputacje, to wbiję te wszystkie reputacje. Wy będziecie też mieli przez to więcej odcinków na kanale. No i świetnie. Tak. I z flanki. Tutaj jednak problem w tym, że odcinek troszkę nam się rozciąga, więc ja już staram się jednak go jakoś szybko tutaj w miarę zakończyć. Problem w tym, że nie mam na razie pomysłu na błyskotliwe zakończenie jakieś. W sensie nie mam pomysłu, jak ten odcinek zakończyć jednym szybkim manewrem. Chociaż... chyba właśnie Francuzi dali mi okazję. Tak i tak. Tu jak widzicie, w tej grze trzeba wykorzystywać każdą okazję do ataku, którą przeciwnik nam właśnie daje. Bo inaczej to potem możemy walczyć i walczyć i czasami nawet jeszcze przegrać. Jak widzicie, ja tutaj doskonale właśnie wykorzystałem okazję, którą dali mi Francuzi. W sumie sami mi się podłożyli. I mam teraz nadzieję, że ja to jakoś zdołam sprytnie wykorzystać. Sprytnie i szybko. Jak widzicie, oni w jednej turze stracili aż trzy oddziały. Więc no, są mocno osłabieni po prostu. Ja teraz spróbuję znowu obejść ich i doprowadzić do tego, żeby musieli walczyć z flanek. Jak widzicie, to jest moja ulubiona metoda walki tutaj. Okrążyć i zgnieść. To jest taka metoda trochę od Niemców wzięta swoją drogą. Niemcy właśnie tak walczyli, nazwali to Blitzkriegiem. Gdzie po prostu otaczali przeciwnika, który się za mocno opierał i miażdżyli go ze wszystkich stron. Tak zrobili w Polsce, tak zrobili we Francji, w Rosji. Właśnie trochę im nie wyszło, bo tam zima przyszła. Ale jak widzicie, tak długo jak zimy nie było, tak długo ta strategia była dobra. No tu myślę, dokładnie została ich obrona już przełamana. Tutaj podejdę trochę. Tutaj też mogę podejść spokojnie, tutaj też. Dlaczego ja tam nie podszedłem od razu do bramy miasta, mimo że odcinek nam się przeciąga? Bo te 5 minut, jakie nam się przeciągnie odcinek, to nie jest jakoś strasznie dużo. Dla mnie to jest raptem 15 minut renderowania dłużej, a przynajmniej wykańczamy tutaj przeciwnika, nie musimy drugi raz bitwy o to miasto staczać. Ile tu było? 1900, no niewiele, ale przynajmniej holenderskiego mieszczanina obsadzę. Zbieramy oczywiście ekipę. Tym piratem zajmiemy się tutaj za jakiś czas. Odwiedzimy szkutnika oczywiście, bo to jest ważne. Pohandlujemy z kupcem, coś tam kupimy od niego.
i odpływamy. I w tym momencie ja wam bardzo dziękuję, że oglądaliście. Jeżeli wam się podobało, to komentujcie, subskrybujcie, zostawiajcie łapki w górę, te w dół też, ale nie, jeśli chcecie, ale to już niekoniecznie. I zapraszam was wkrótce na więcej odcinków właśnie tutaj z piratów na moim kanale. Tak więc jeszcze raz dzięki, że oglądaliście i na razie, cześć!